Witam wszystkich, jestem Piotr i zapraszam was na kolejny odcinek z Stalkera Mizery. I tak w tym odcinku zaczynamy i jeszcze raz zaczynamy, że tak powiem, szukać przejścia do Prypeci. Musimy porozmawiać z Zulusem. Tak na marginesie, wy tego nie widzieliście, bo nie nagrywałem tego, ale byłem w Zatonie i polowałem na arty, naprawdę mocno, ostro polowałem na arty. Tam coś strzela. Polowałem na artefakty, starałem się znaleźć kulebiaka i kotleta. Znalazłem kulebiaka, kotleta niestety mi się jeszcze nie udało znaleźć. Ale pewnie jeszcze go gdzieś w międzyczasie troszeczkę poszukam. Może mi się w końcu uda tego arta znaleźć do wykonania zadania dla tamtego gościa, który jest zamknięty u naukowców. No. Ogólnie hajfików jest to chyba w ogóle. Tak przy okazji jeszcze wszystkie narzędzia znalazłem zarówno dla Zota, jak i dla Kardana bodajże. Więc mój sprzęt jest w tej chwili ulepszony na maksa. Teraz porozmawiajmy sobie z Zulusem. Hej, mam sprawę. No to ciach babkę w piach. No i co? Animacja się zacięła. Nie, jednak się nie zacięła, dobrze. Zulus jest wyluzowanym gościem, się nie śpieszy. Napijemy się teraz troszkę. Nie chcę mi się czytać tych tekstów, ponieważ one wystarczająco wyraźne są na moich filmach. Sorry ludzie, oczywiście, że nie nagrywam tego w Full HD, tylko w HD na dodatek z 720p, bo jakby to powiedzieć, no nie mam odpowiedniego monitora do nagrywania w wyższych rozdzielczościach. Podobnie mój komp raczej by nie zniósł, znaczy Stalkera jeszcze może by zniósł w tych wyższych rozdzielczościach, ale już nie mówię o graniu w inne gry. I tak samo nie mówię tutaj o grze w 60 FPS-ach, bo tak naprawdę, żeby mizery chodziło w 60 FPS-ach i się nie przycinało, no to trzeba by mieć chyba kompa z NASA. Tak. Dokładnie. Zobaczmy, co on tu pisze. Zulus, ech, zacna ta siwucha. W każdym razie mam nadzieję, że nie zamierzasz pocisnąć w tę piwniczkę sam. Nie, druhu, nie, to nie wystarczy. Pójdę z tobą i będziemy też potrzebować innych, grupka godnych, zaufanych ludzi. To podstawa, jeśli planujesz przykozaczyć z takim hardkorowym rejonem. Oho. Dobra, to nie będę się z nim rozgadywał. No to do buzi, jak mówią Francuzi. Coś jeszcze mi powie ciekawego, facet? Zobaczmy. Z naszego kolegi, który jakiś czas temu mówi, ja nawet spotkałem Wano. Oskarżył się, że napił sobie do bandziorów i długo nie mógł opłacić w ogóle Burakowi. Przepraszam, w bunkrze naukowców siedzi taki jeden soldat, ty tylko się o cyndala? Aha, fajnie. Deprychy powoli dostaje, a i ludzi wokół zaczyna mierzić.
Mierzić. Jeszcze trochę, albo koleś tam uświerknie, albo ktoś go na butach pożegna. Myślę, że dobry, dobra. Nie uwierzysz, bracie, ale nie zdechnę, jeśli koniec swojego czasu pomogę królu łonoleciarza. Wezmę tego. Zresztą nie muszę się z nim jakoś tam specjalnie rozpisywać, chociaż może coś za to jest? Nie wiem, szczerze powiedziawszy, nie mam zielonego pojęcia. Coś jeszcze będzie do powiedzenia? Nieźle, co? Solidny odjął, dobry pomysł, ale będziemy potrzebować co najmniej trzech chłopa. A mogę mu powiedzieć o tym? No zaraz się spijemy i moja postać straci pewnie nieprzytomność. Jak na razie nie chcę mi wierzyć w to, że uratowałem oddział monoliciarzy. Molto buene. Ekspedycja z pewnością nabierze walorów. Jeśli będziemy mieć go za towarzysza, a poza tym ktoś musi nosić graty. Zawano. Uwielbiam teksty w tej grze, one są po prostu świetne. Znaczy przynajmniej w Mizery, bo z tego co, jeżeli dobrze pamiętam, to w Mizery bodajże one zostały lekko zmienione. No i jeszcze kolesia Noe. Za Noego. Okej, okay, no dobra, widzę, że tu ciekawych rzeczy też to ładuje, zresztą gościu mnie najbardziej przekozacki kocyk na świecie z trzema paskami, w sumie sześcioma. Ale... jeśli chodzi o fatałaszki, to no się nie przejmuj, mój kombi jest jeszcze w całkiem przyzwoitym stanie, ale reszta składu będzie potrzebowała trafnej konfekcji. Może być trochę bieda. Ty nas tak łatwo tu nie odgarniesz. O nie, za udane poszukiwania. No i dobra, i teraz tak. Po pierwsze będę musiał skompletować sobie całą załogę, czyli pójść do Wano, pójść do Noego, pójść do jakiegoś... do Bolonciarzy, do wszystkich... O Jezu, przepraszam, ale ciepła mi się strasznie. Więc będzie trochę roboty tutaj, dobra, kurna, nóżki są, a teraz kwestia, że tak powiem, pryncypalna przy tego rodzaju wychodkach. Otóż co robimy, żeby się nie pogubić w tych lochach? Mam plany. Dobra. Jezu, gościu, dobry jest. No więc ogólnie musimy zebrać teraz drużynę i najgorszy będzie problem w tym, żeby skompletować te kombinezony. To może być problem. O, i moja postać spiła się na maksa i teraz upadniemy, zapadniemy, kurde, w niepamięć i i pędz. Tak się kończy picie. Się nie ma twardej głowy. No, ale szybko się widzę, przebudziłem. Idziemy w mieście. Znajdziesz bojców, przysyłaj ko mnie, będę robić z nich komandę. Kiedy wszystko będzie na mazi, dasz znać. Zabieraj azota i w przód na Jupiter. No dobra, okej, czyli mamy plan. Okej, więc w sumie do Zatonu to będę musiał pójść tylko po Noego, a tak poza tym to spoko luzik. O Jezu, 6 rano jest. O, fajnie, mojej postaci się trochę przyspało, tym bardziej, że jak wcześniej chodziłem, podoba, że była 10 albo coś koło tej. Bo po prostu chodziłem i szukałem więcej artów i no oczywiście nie znalazłem, bo nie mogłem znaleźć tu artów, mimo iż piszę, że arty są, to nie mój. Dobra, czy mam coś do zżarcia? Nie mam nic do zżarcia. Zeżrę sobie szybko i zaraz pójdziemy od razu do panów z naukowców. Tam jest... A może ty byś... Pójdziesz ze mną do Prypeci? O kurde.
To do zobaczenia. Jak nie chcesz, to nie. Może ty ze mną pohandlujesz? Nie, nie masz nic za handel. Dobra, przy okazji tak, porozmawiajmy z Wano. Zbieram drużynę, chcesz przyłączyć. Cześć, kombinezon zamknięty, bo widzę, że być to słabo. Mój kombinezon ma takie coś, że może wsadzić głęb na patelnię. A i tak będziesz normalnie oddychać, tylko że oddałem go Hawajczykowi? Gdybym tylko mógł odzyskać, jestem spłukany, potrzebna. Mogę ci dać szmal na kombinezon, Zon. Ile go potrzebujesz? $34 000? Powaga, trzymaj, Jezu. Masz hajs, idź do Zulusa, spoko, jestem sponsorem dobrym, odbijemy się na tej imprezie. Bardzo. Czego Zulus do mnie gada? Aha. Chyba mamy dość ludzi, możemy wyruszyć. Jak od dawna nas spotkałem, razy w porze mówił, że to ci facet mistrza, że dobry z niego solker, ale zbyt łatwowierny i się chłopak trochę gubi w zonie. Dobra, dzięki. Lecimy po dalszych ludzi. Jezu, ale u ciebie, gościu Zulusie, czas spierdziela. Ej, dobra, nie będę was tutaj prowadził. Spotkamy się za chwilę u naukowców. No więc hej. Dobra. Jestem już właśnie u panów naukowców, no i tak w tej chwili powiem wam szczerze, że chodzenie z powłaczeniem możecie zobaczyć po moim pasku zdrowia w lewym dolnym rogu ekranu, że nie wygląda on najlepiej, a to dlatego, że powiem wam, że jednak chodzenie z artefaktami niepowkładanymi do pojemników to bardzo zły pomysł, no bo właśnie tak naprawdę to spieniężyłem niedawno te wszystkie arty naukowcom, przez co mam te 200 parę tysięcy rubli, no ale szczerze mocno moje zdrowie na tym ucierpiało, a teraz porozmawiajmy sobie z porucznikiem Sokołowem, idziemy do Prypeci, panie. Bo ja wiem, w sumie to wypadałoby może w grupie dość poprzedrzeć, tam jest główny punkt ewakuacji, dobrze by było tam dotrzeć, sam bym nie poszedł, ale z twoją grupą, czemu nie, a dostać się do Prypeci, będziesz potrzebować kombinezonu, coś w takim razie musimy, tak jak ma, ale rozmawiałem z chyba ten, to strata czasu, wolałbym nie puścić z gołą dupą niż w czymkolwiek pomóc, może spróbuj porozmawiać z... Jeszcze taki z niego, okej, dobra, porozmawiamy z nim. Jezu, no szczerze powiedziawszy, nie nagrywam, to mi się nie chce ziewać, a zaczynam nagrywać to praktycznie od razu. Czy mógłbym dostać jeden z kombinezonów? To sprzeczne z regulaminem, musimy rozliczyć się z każdej sztuki wyposażenia na stanie, aczkolwiek nie zdziwiłbym się, gdyby to sobie więcej niż potrzebujemy, więc myślę, że pewnym opowiedzieć będziemy go... Czego potrzeba, żebym pogadał o kombinezonie? Na skraju kamienia pojawił się pewien obszar wypełniony dotychczas nieznanymi roślinami. Naprawdę chciałbym dostać próbki takiej rośliny, ale nikt nie chce się tam zbliżyć. Gdybym zechciał pan dostać mi jeden okaz, mógłbym... Okej. Znajdę panu tę roślinę. No jasne, że znajdę panu tę roślinę, panie. A co się stanie, jak z sobą porozmawiam, co? Na temat kombinezonu mógłbym? Okej. Okay. No dobra, nie chcesz mi dać, to nie. Dobra, w takim razie powiem wam, że... Tak, jest taki myk. Pójdę do Janowa, prześpię się tam, bo mój stalker zaraz zemdleje chyba ze snu, bo zaczyna mu się w oczach troić i dwoić. Albo może nie? Chyba tak. Tak zrobię. No i spotkamy się tak już przy tej anomalii... z zagajniku anomalii. O, więc do zobaczenia za chwilę. A jednak sobie pomyślałem, że po co tak naprawdę mam iść do Janowa, jak to od Janowa ten zagajnik anomalii jest dosłownie rzut beretem cały. No więc postanowiłem, że dobra, spróbujemy, pójdziemy tutaj i zdobędziemy próbkę tychże roślin. Dobrze, że mamy bardzo fajny detektor, który się przydaje. Dobra, to gdzieś tu. No. Znając życie, to zaraz wejdę
ten w jakąś z anomalii i się na tym skończy moje życie. O! To jest ta roślina, dobra. O kurde! Co się stało? Dlaczego to się pojawiło nagle tak dużo anomalii? Aż muszę zapisać sobie. O! Jeszcze pies tu biegnie! Spierdzielaj, panie, stąd! Mam nadzieję, że nic tu do mnie nie przyjdzie. Okej. Dobra, przecudnie udało się przeżyć. Jestem wręcz pod wrażeniem. Pies do mnie nie biegnie. Okej, dobra, więc zobaczymy się z powrotem u naukowców. To była szybka akcja. Dobra, jesteśmy u naukowców. Zapytamy się, powiemy teraz Hermanowi, że zdobyliśmy próbkę tego jego rośliny. Proszę, to roślina. Świetnie, aha. Rośnie Hermanowi, profesor na pewno zgodzi się oddać kombinezon dzięki. Osiągnięcie pionier zdobyłem, proszę bardzo, a co to za osiągnięcie? Pionier. Można wyrażenie za nienawodnych sprawy tak zwanego antybiotyku? A co to za jest, że tak powiem? Co to jest ten antybiotyk i czym? A, pewnie pozwala przetrwać. O, jest antybiotyk. Wyprodukowany w zonie lek powoduje tymczasową utratę przytomności. Umożliwia przetrwanie emisji. Fajnie, fajnie. Miałem już go wcześniej, ale no dzięki. Spoczko. Na razie. Panie Hermanie, czy przepraszam, czy udostępnił mi kombinezon? Chyba tak. Gadałem z naukowcami w sprawie kombinezonu. Możesz iść do Hermana. A dokąd potem? Daleko stacji Janów do siedziby Zulusa. Dobra, chodźmy do Zulusa. Ruszajmy, pójdźmy do Zulusa. Zobaczmy, co on tam powie na temat pana wojaka. Słuchaj ciebie. Zapytał się od razu, co tam? Dobra, sprawdźmy, zobaczmy. No, obywatelu, mam fajne wianko naukowe i w ogóle nie widziałem takiej Prolak. Okej, to Sokołow, drugi pilot rozbitego śmigłowca wojskowego. Naukowcy, jest dobry żołnierz, zawsze się przyda. Nie, no oczywiście. A, mogę się jeszcze zapytać, co myślisz o Sokołowie? Cóż, może nie jest ten, nie jest szturmowcem, ale na pewno nieźle radzi sobie z bronią. Jedyne co, to że zawsze ma krzywą minę, jakby ciągiem wpieprzał cytryny. On fajnie gada. Dobra, spoko. Mamy więc już... Jest nas czterech. Przydałoby się więcej. Kogo ja bym mógł się jeszcze zapytać o to, aby poszedł z nami do Prypeci? No na pewno to trzeba by się wybrać po prostu na Zaton. I w Zatonie spytać się u pana, pójść do Starą Barkę, tam się zapytać gościa. A jeszcze nie pytałem się tych monolitowców. Spoko, luzik, ten jeden monoliciarz przecież siedzi tutaj zaraz niedaleko wolności. No, co to było? Kurde, kawałek tekstury ziemi, mi się wydawało, że to broń jakaś leży. Brawo, ja, a może to coś jest schowek jakiś? Szczerze to nigdy nie przyglądałem tych baraków. Dobra, nic nie ja. Pierdziele. Pierdziela kupi. Okej, wchodzimy do siedziby stalkerów i porozmawialiśmy z nim. Zbieram oddział na wyprawę do Prypeci. Tak pójdę z tobą, naprawdę chcę się dowiedzieć, co ma nam się przytrafiło. Mam tylko nadzieję, że znajdę na odpowiedź do Prypeci. Muszę tylko strzec Lokiego, ale wypadł. Wątpię, że mu coś przeciwko. Nie ma sprawy, mam swoją zbroję monolitu, a ona ma coś takiego. Jest taki, że nikt nie może mnie w niej zobaczyć w Janowie. Ohoho! Dobra, chodź do Zulusa, dobra. Mam nadzieję, że zacznie się, jak zobaczy mój stary pancerz. Okej, dobra. Oj, dało mi się zdobyć osiągnięcie przywódca. Fajnie! Fajnie, ale to jeszcze nie wszyscy ludzie, których chcę zabrać. No to czeka. Były bojownik monolitu. Nie widziałem, że są jacyś byli bojownicy, bo cóż, zobaczymy, co potrafi, jak zacznie się prawdziwa akcja. Co myślisz o włóczędze?
Członek Monolitu to fanatyczni, to członkowie Monolitu to fanatyczni i dzicy wojownicy. Nie mam jednak pojęcia, czy z byłym jest tak samo. Uczęga wygląda na spokojnego, ale wiesz, może tylko pozory. Okej, dzięki. Dobra, zapisujemy sobie gierkę. Zaraz sobie sprawdzę, ile już nagrywam, bo tak naprawdę nie mam zielonego pojęcia. I sprawdźmy, co za osiągnięcie zdobyłem. Osiągnięcie przywódca. Swoje umiejętności przywódcy zwiększają szanse przeżycia twojej drużyny. Kiedy zaszła potrzeba działania w grupie, udało się zgromadzić świetną drużynę i dowieść swoich umiejętności przywódczych. No więc jest nas w tej chwili 5. No i powiem wam szczerze, że w sumie będę kończył ten odcinek. A w przyszłym odcinku, znaczy w przyszłym odcinku to już się pewnie wybierzemy do Prypeci, a tak naprawdę moment, w którym będę, że tak powiem, werbował Noego, pominę ten moment, bo po prostu nie ma sensu, żebym nagrywał 5 minut rozgrywki i wiadomo, męczył się. Tak, spotkamy się prawdopodobnie już w drodze do Prypeci, chyba że tutaj jeszcze zdobędę jakieś zlecenie, coś takiego, może coś się znajdzie, zobaczymy. No w każdym bądź razie, ludzie, mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!